Za moimi plecami znajduje się centrum CITES. Ogrodzony, mało finezyjna bryła budynku, ale właśnie o to chodzi. To jest miejsce, gdzie my przetrzymujemy, do czasu wyjaśnienia ich statusu, zagubione gady. Można nazwać je zagubionymi, ponieważ z różnych powodów są u nas w Polsce nielegalnie. I do czasu, aż nabiorą legalności, przebywają pod opieką Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, które jest placówką będącą w stanie zapewnić tym niekiedy bardzo rzadkim i wycieńczonym zwierzętom odpowiednie warunki. W tym roku do chociażby Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie przywieźliśmy 51 zwierząt egzotycznych, począwszy od węży różnej maści. Są to pytony, boa i inne gatunki, tak samo i żółwie. Czerwonolice, żółtolice, stepowe. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Mieliśmy sytuację, gdzie pani w budynku wielorodzinnym, w takim typowym blokowisku, z toalety wyszedł wąż. W tym przypadku był to wąż zbożowy. No ale sam szok dla osoby, która przebywała w tym mieszkaniu, był niesamowity. Mieliśmy sytuację takie, gdzie na terenach również dużych blokowisk pani wyszła podlewać swoje rabaty w kwietniki na balkonie. Była w szoku, bo znalazła po 11 wylince dużego pająka. Po przybyciu na miejsce moi funkcjonariusze faktycznie potwierdzili to, odłowili w sposób humanitarny na przykład ptasznika kędzierzawego, ptasznika meksykańskiego. Mieliśmy sytuację, gdzie mieszkańcy dzwonią do nas, że mają węża w ogródku. Czasami się uśmiechniemy, a może chodzi o węża ogrodowego, tam 3/4 do podlewania rabat. Natomiast w tym przypadku mamy kilka gatunków naszych rodzimych. Mówię tutaj o Jaskrońcu, a na Mokotowie Parku Morskiego Oko mieliśmy żmiję zygzakowatą. A ostatnio mieliśmy żmiję zygzakowatą na terenie dzielnicy Białołęka. Cześć Agnieszka. Cześć. Słuchaj, mam dla Ciebie dwa żółwie stepowe. Co się stało? Jeden był podrzucony do komisariatu policji na Białołęce Myśliborska, a drugi mamy z Rusynowa. A dokładnie z Alei Kasztanowej. Obydwa w dobrej kondycji, bez żadnego tam uszczerbku na zdrowiu. Długo jechały? Słuchaj, no ja mamy godzinę prawie pierwszą od godziny 11. Od 11. Natomiast nie wiem, ile przebywały w środowisku swoim i naturalnym. Zaraz dostaniecie jeść i pić, chłopaki albo dziewczyny. Teraz sprawdzimy waszą płeć też. No dobrze, co? Idziemy po buchalterię, co? Pokwitowania, klepnięcie i... Tak, ja uwielbiam po prostu powiery, uwielbiam to. Ja też uwielbiam, tak. Chodźmy. Więc już pan widzi, jak wygląda centrum CITES. Tutaj trafiają skonfiskowane okazy. Z pana punktu widzenia problem CITES troszeczkę inaczej wygląda. No właśnie, ja przede wszystkim cieszę się, że to, co zatrzymujemy na granicy, trafia w bezpieczne ręce i dziękuję za współpracę z ZOO. Dla nas to tak naprawdę jest nic innego jak przemyt. Jak nie zgadzamy się na przemyt papierosów, alkoholu, z samochodów, wszystkich innych towarów, ludzi. Nie zgadzajmy się też na przemyt zwierząt. Chronionych zwierząt. To jest po prostu przemyt. No dobrze, a tutaj mi pan pokazał takie coś. To nawet nie jest kobra, bo to jest jakiś rybożerny zaskok. No ale komercyjnie nie udaje kobra. Ale to jako nalewka z kobry. No ktoś to przemycał, to jeszcze rzęszeń. Ktoś to przemycał po to, żeby co? Od czego to ma być? Ja myślę, że to prezent dla dziadka, wujka. A takich prezentów chyba z pańskiej kieszeni albo z kieszeni przemytnika można by taki zestaw turystyczny nawet rozbudować. To ten niech pan schowa. Tak, ten schowa. Wujek dostanie pewno jeszcze jakieś maści ze zwierzętami chronionymi. Ja tutaj tylko przeczytam, co tu jest napisane. O, tu. Krzysze. Tak. To jest raczej od głowy bolenia. No, boli głowa przemytnika na pewno, jeżeli coś takiego znajdziemy. A jak sprawdzimy jeszcze, czy tu w środku coś jest.
O, jakie fajne przydziałki różne. Właśnie, i popatrzmy, taki zestaw niegroźny dla turysty, i dla cioci, i dla wujka, i dla dziadka. Zdawałoby się. Za nieduże pieniądze, duże problemy. Tak? Nawet bardzo duże. No właśnie, to jest jakiś najczęstszy zestaw turystyczny, którego nie wolno przewozić. Dla pana to są okazy, zwierzęta, dla nas jest to po prostu przemyt, karany. I to karany wysoko, i to karany sankcyjnie, i to w niektórych krajach karany więzieniami, więc nie zbliżajmy się do tego. Wąż, przecież te węże, te wszystkie rzeczy gdzieś w Chinach, w Afryce, tego jest tyle. Ale gdybyśmy popatrzyli odwrotnie, tak jak my chronimy szarotkę, czy jakieś inne zwierzęta, które są dla Polski charakterystyczne, nie chcielibyśmy, żeby na przykład turyści gdzieś z Azji je wywozili. Tak samo my nie zabierajmy ludziom z krajów azjatyckich czy afrykańskich ich zwierząt czy roślin. Bo to jest istota tej międzynarodowej konwencji, że my chronimy przyrodę właśnie na całym świecie, więc inni kraje też chronią naszą przyrodę. Więc no właśnie, a my stoimy jako celnicy na granicy i staramy się to i w Polsce, i w innych krajach zatrzymywać. Skąd się wziął ten nowy nabytek w azylu warszawskim? Wyglądają na młode żółwiki. O, nawet całkiem sprawnie jeszcze tam funkcjonują i mają się dobrze. Tak, dzięki mają się dobrze. Dzięki temu, że trafiły do was przede wszystkim. To jest transport z Uzbekistanu, z tego co pamiętam. Kilka dni temu dotarło do nas 59 osobników żółwi stepowych, dostarczonych przez służbę celną. I teraz tak właściwie to ja powinnam się ciebie spytać, co się dzieje ogólnie dalej ze zwierzętami, które są zatrzymane, bo my jesteśmy takim miejscem, w którym one znajdują schronienie, ale tak jak wspominaliśmy już wielokrotnie wcześniej, czekają na wyrobienie, mówiąc kolokwialnie, papierów, są takimi uchodźcami. Czyli jaki może być los tych żółwików? Takie żółwie, które zostały zatrzymane przez służbę celną na granicy, no, przede wszystkim w pierwszej kolejności trafiają do was, do azylu. Tak naprawdę nie bójmy się powiedzieć jedynego w Polsce, który działa w obrębie tutaj warszawskiego zoo. Przynajmniej my jako organ zarządzający CITES w Polsce musimy wziąć na siebie kwestie związane z jakąś formą za ewidencjonowania tych osobników w tym kraju. Mimo to, że wjechały nielegalnie, niezgodnie z przepisami, bez odpowiednich dokumentów, ich dalszy los musi być w jakimś stopniu, mówiąc w cudzysłowie, zalegalizowany. Czyli tak, nazywamy żółwia numer 19 Karol i liczymy na szybkie decyzje tak jest, z cześć ministerstwa. Karol, cześć tak. Karol, co ty na to? To będzie dobrze, Karol 19, zapamiętaj. Karol będzie prekursorem, słuchaj, nowych tak trendów. Dokładnie, ma już ojca chrzestnego, który ma jakiś tam wpływ, więc możliwe, że troszeczkę mu to ułatwi drogę. To jest żółw czerwonolicy, gatunek pospolity, ale objęty konwencją waszyngtońską z pewnego bardzo ważnego powodu. Ja go tutaj puszczę, żeby pochodził troszkę po świeżym powietrzu. To jest ważne dla żółwi, żeby były na słońcu, żeby korzystały z ultrafioletu, ale to jest wyścigowy żółw. Ojej, ej, chodź, on biegnie tam, a my chcemy tu. Jest prawoskrętny. Taki niewinny żółwik był importowany do Europy i do Polski w grubych tysiącach egzemplarzy. Kosztowało to dosłownie 5 zł, żółwik zresztą wielkości 5 złotówki. Importowane były chore ilości z ferm, które były w Azji. No i takie żółwiki trafiały w ręce ludzi tysiącami. I taki żółw w oczku wodnym zjada wszystkie traszki, zjada kijanki, zjada żaby. Mało tego, jeżeli oczko jest w pobliżu jakiegoś cieku wodnego, taki żółw potrafi się przemieścić i pójść na wolność. Mało tego, żółwie czerwonolice potrafią w naszej szerokości geograficznej przezimować. Więc taki żółw potem żyje jeszcze 30 lat w naturze, czyniąc spustoszenie w płazach, rybach, wypierając naszego rodzimego żółwia błotnego. I dlatego właśnie
objęty jest także konwencją waszyngtońską, zakazem importu, w ogóle nie wolno wieść do Europy takiego żółwia, po to, żeby nie konkurował z rodzimymi gatunkami, bo jest to gatunek inwazyjny i niebezpieczny, potrafi się bardzo szybko przemieszczać. To jest żółw grecki, ma troszeczkę inaczej zbudowany karapach, czyli tą górną część pancerza. Dolna część nazywa się plastron, a górna karapaks. A to jest żółw stepowy z okolic Kazachstanu. Tam ciągle one są pozyskiwane, wykopywane zimą i sprzedawane na różnych bazarach. Ostatni wielki przemyt żółwi stepowych do Polski to był dobrych parę lat temu, ale to były worki z żółwiami, które... Te żółwie były malutkie, tak jak kartofle były w tych workach zgromadzone. No i były oklejone plastrami, o tak, żeby się nie ruszały, bo tak jak taki żółw chodzi, to stuka, więc celnik może to wykryć. Więc żółwie były posklejane plastrami, żeby się nie ruszały. Więc nie muszę nikomu mówić, że to było zwyczajne dręczenie tychże zwierząt. Tamten gotowy mi uciec. Już go przyniosę. O! I to jest ważne, żebyśmy nie kupowali takich żółwi. Próba sprzedaży jest oczywiście nielegalna, wiąże się z poważnymi konsekwencjami, także sprzedaż internetowa. Te oferty są śledzone w różnych portalach. Robią to specjaliści, no nawet próbują czasem prowokować, żeby kupić takiego żółwia. Jeżeli ktoś chce sprzedać, a nie ma dokumentu, to jest to przestępstwo. A kupowanie na bazarach to już jest zbrodnia, więc pamiętajmy, że taki żółw powinien żyć tam, skąd on pochodzi. Niech sobie żyje, jeżeli chcemy żółwia, musimy go kupić w sklepie zoologicznym. Także nie kupujemy, nie nakręcamy handlu. Istota konwencji waszyngtońskiej polega na tym, że my nie kupujemy zwierząt pochodzących z krajów trzecich, z krajów egzotycznych, a wtedy i nasze zwierzęta też nie będą obiektem handlu na świecie. Te kraje, które podpisały konwencję, przestrzegają jej zasad. I w efekcie także nasza fauna jest chroniona gdzieś w świecie, a my w zamian chronimy faunę światową. Kim są pacjenci Centrum CITES? To przede wszystkim zwierzęta dostarczane nam przez policję, służbę celną, ale także straż miejską. Są to zwierzęta, które zostały przejęte, zatrzymane z powodów formalnych. Także zwierzęta, które są dowodami rzeczowymi w różnych postępowaniach. Zdecydowanie nie jesteśmy miejscem, gdzie można przynosić zwierzęta porzucone, niechciane, czyli czyjeś zwierzęta domowe. Służymy bardziej jako ośrodek dla, właśnie jak to określamy, uchodźców, gdzie zwierzęta czekają na rozwiązanie problemu formalnego bądź na decyzję, czy mogą już znaleźć nowy dom. Dla wielu zwierząt w ośrodku CITES adopcja jest tak naprawdę jedyną opcją. Brzmi to nawet jak hasło, które chyba zaczniemy propagować. Zwierzęta, które nie należą do rzadkich gatunków i nie mogą być wcielone do programów hodowlanych, najlepiej skorzystałyby na indywidualnej opiece i to planujemy zrobić. O adopcję może wystąpić każdy, kto jest w stanie tym zwierzętom zapewnić odpowiednie warunki. My oczywiście pomożemy, a zwierzęta przekażemy osobom, które są odpowiedzialne, które będą w stanie zapewnić tym zwierzakom, które już sporo przeszły w większości przypadków, godne warunki. Taki sympatyczny żółw żółtolicy naprawdę może być świetnym przyjacielem.